Cześć kochani, tu Santitis. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Świeci słoneczko, ale niestety nie w moje okna. Dzisiaj spędzicie ze mną niedzielę. Właśnie robię sobie kawkę i zasiadam do komputera, żeby wrzucić dla Was już jakiś na dziś filmik. Wstałam dosyć późno, jest 11, jeszcze muszę pojechać do pracy, ale jakoś to ogarniemy. Taki mój piękny fikus jest sobie i kawka musi być, także pijemy kawkę i robię dla Was filmik. No i film się zapisuje dla Was, i robię kawkę numer 2. Mąż zaraz zrobi śniadanko, to znaczy już w sumie lunch, bo jest 13 i zmykam do roboty, muszę się ogarnąć, także zabiorę Was ze sobą. No i takie śniadanko w niedzielę wjeżdża o godzinie 13, ale cóż. To późno się kładzie, ten późno wstaje, nie? Trzeba iść do pracy, rodacy. A pewnie mikrofon mam włączony. Całe szczęście, bo czasem zapominam włączać. Ale nie jest słona, trzeba dosolić. A pieprzyłeś chociaż? Jajecznica bez przypraw. Niedziela wcale nie jest taka leniwa, ale kurde, szybko ten weekend przelatuje. Ja bym tak potrzebowała z tydzień wolnego. O, przydałoby się. Tydzień wolnego. Nadrobiłabym wszystkie zaległości, jakie mam. Jadę sobie do góry w pracy, machnę szybko to, co mam zrobić i spadam stąd. Kochani, jest taka piękna pogoda, słoneczko świeci, jest 10 stopni, jak nie więcej, fajnie, jest przyjemnie. Jest godzina 16, ja wychodzę z pracy, idę do auta, muszę odebrać swojego męża od rodziców i śmigniemy na jakiś spacer, bo aż naprawdę szkoda byłoby nie skorzystać z tak pięknej pogody. Jejka, ja już chcę wiosnę, nie, ja chcę już lato. Fajnie by było mieć lato już. Całe szczęście, że tutaj w Niemczech szybciej się zaczyna, także już niedługo będziemy mogli zrzucić te kurtki zimowe. Pięknie jest, promyczki słoneczka, fajnie. Dobra, to ja śmigam po męża i jak się uda, to pójdziemy na spacerek i zdam Wam relację oczywiście. To do zobaczenia. I wyciągnęłam męża na szybciutki spacerek. Już jest godzina 17, słoneczko ładnie zachodzi. Ale tak chwilę przewietrzymy nasze głowy, ptaszki śpiewają, taki feldzik mamy. Znaczy pole. Pole. Piękne kolory w ogóle. O. A
ładnie jest, tylko zimno już się zrobiło. Wcześniej było troszeczkę cieplej. Spadła temperatura. Mieliśmy iść do lasku, ale w lesie już za ciemno by było. Mieliśmy iść do lasu? No, przedstaw się widzom. Powiedz, kim jesteś. Dlaczego w ogóle tu się pokazujesz na kanale? Cześć, jestem jej mężem. Cześć, jestem jej mężem. Żałujesz? Nie. Nie? Tak. Od czasu do czasu. To jest, kurde, świnka. Bo widzowie się pytali mnie, jak to się stało, że wylądowałam w DE. No, zakochałam się w tym panu. I głównie dlatego. Z miłości. No. Przyjechałam do Niemiec. Przez moją miłość. Tak umiesz lepiej tłumaczyć. Czemu ja mam wytłumaczyć? No ale jak to się stało, że się poznaliśmy? Trzeba byłoby opowiedzieć. Jeździłem co roku. To za chwilę, czekaj, bo auto jedzie. No bo ja przyjechałam za tobą tutaj. Ty mnie troszeczkę tutaj ściągnąłeś, no. Ale my się poznaliśmy u mnie w Rewalu nad morzem. Tak. Tak, potwierdzam. Ty to jesteś rozmowny. Co roku mój mąż przyjeżdżał na wakacje. No i tak się poznaliśmy. A ja mam. W każdym bądź razie poznaliśmy się nad morzem. No. Zaczepił mnie ten taki tutaj pan. No, no i ja wtedy pracowałam w wypożyczalni go-kartów. I ten pan zauważył mnie, że tam pracuję, siedzę i podszedł do mnie. No i tak się zaczęło. Co roku przyjeżdżał, przywoził mi róże. Znaczy przywoził, przynosił mi róże. No i... No, niemieckie róże przywoziłem. Nie niemieckie, w Polsce kupowałeś. W zasadzie taka jest nasza historia. Przetrwaliśmy razem. Na początku był to związek na odległość. Przez 3 albo 4 lata jeździliśmy do siebie. Ja jeszcze wtedy Sindbadem, pamiętam, tutaj jeździłam. Ja też. Ty też. Potem ty autem jeździłeś. No i tak, tak wytrwaliśmy w tym wszystkim. No. 1000 kilometrów mieliśmy do siebie. Kasy też nie za bardzo, no ale jakoś tam daliśmy radę. Także 860, Boże Marcin, dla mnie to było i tak wtedy. Ja miałam wrażenie, jakbym jechała 3000 kilometrów. Teraz masz wrażenie, jakbyś jechała 300. Teraz to czasem warto odpocząć od męża i mąż od żony. No właśnie. To dobrze robi dla związku. O tak. Ale warto ze sobą też zatęsknić i takie właśnie taka tęsknota w związku jak najbardziej zbliża i no. Także tyle ze spacerku. My wracamy, bo już jest tak zimno. Trzeba kolacyjkę zrobić. Obiad to w ogóle dzisiaj był pominięty. Późno śniadanie, no to będzie obiad, o kolacja. No i co, widzimy się już w domku, pa, pa. No i my sobie wcinamy jedzonko. I tak mija niedziela. Zjemy, myju, coś tam jeszcze na komputerze się porobi i dobranocki. Także widzimy się jutro. Zawsze to mile widziane. Co ty? Mąż jakieś dziwne miny robi.
Także widzimy się jutro. Jakieś komentarze, lajki, bardzo mile widziane. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie. Serdecznie Was do tego zachęcam. Łapki w górę. No i co? Widzimy się jutro. Pa, pa!